ciekawa byłam, witajcie kochani, w czwartek, w drugim tygodniu mojej pracy. Dzisiaj od rana byłam na kawę z koleżanką, z mamą ze szkoły Arwiego, właśnie się poznajemy. Jesteśmy też umówione w sobotę na wspólne wyjście, więc zobaczymy jak to będzie. A dzisiaj idę na zlecenie do swojego McDonalda. Poprosiłam ją o więcej godzin w czwartki i piątki. Powiedzieli, że nie mogą mi tego dać w godzinach, które chcę, więc powiedziałam, że moim planem B jest Just Eat, więc wszystkich uprzedziłam, więc dzisiaj się planuję tam pojawić z moją torbą. Zobaczymy, jak to będzie. Miałam już pierwsze zamówienie. Zatankowałam też samochód po tej kawce i teraz czekam na parkingu pod moim McDonaldem na zlecenie. Zobaczymy, jak to będzie, bo pogoda jest super, jest pięknie, jest gorąco, ja na czarno, więc no, zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj w planach na obiadek jest rybka, rozmroziłam fileciki, kupiłam ziemniaczki, jak byłam w Tesco, więc zobaczymy, co tam wyjdzie. Kupiłam też marchewkę, więc myślę, że zrobieniem sałatki. Moja zmiana kończy się 15 po pierwszej, więc, ale może jak nie będzie żadnych zleceń, to pójdę wcześniej. No, więc... Zobaczymy, jak to będzie. Zadzwoniłam w dwa spotkania w sprawie Arwiego. Jedno z odnośnie fizjoterapii jego rąk, a drugie odnośnie pogadanki o wynikach diagnozy, co dalej i tak dalej, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Powinnam się też zabrać za montaż vloga na dzisiaj, bo już obiecałam wam, że wczoraj dlatego przysiądę, jest czwartek i się nic nie pojawiło. Ale powiem wam, że jest tak gorąco, że ciężko tutaj myśleć. Czekam na jakieś zlecenie z tego McDonalda. No, żeby zarobić. Mój limit jest, żebym coś zarobił. Ja na razie zarobiłam 4 funty, więc niewiele. Dobra, odezwę się później. Czekam na zlecenie. Powiem wam, że fajnie mi się jechało dzisiaj. Miałam u nas w mieście od kafejki do koła, a na jej przedszkola, więc fajnie, fajnie. No, zobaczymy, jak mi pójdzie w tym tygodniu, ile zarobię, bo w zeszłym tygodniu zarobiłam 44 funty, więc coś tam się jest. Coś tam na waciki będzie. Moi kochani, moja zmiana się skończyła. Jadę do domu. Milionów nie zarobiłam. Nawet mojego rachunku na paliwo dzisiaj nie pokryłam. Więc narobiłam 12 z groszami. Miałam ile? 3 zamówienia. Jedno zamówienie się zgubiłam w centrum miasta. I jechałam tam, czyli inaczej, może nie zgubiłam się, to nie jest dobre określenie. No bo wiecie, to w centrum miasta jest problem z parkingiem. No i zaparkowałam sobie, bo wiedziałam, że wjeżdżam w takie miejsce, gdzie są same żółte linie, bo ja stwierdziłam, że dla mnie najważniejsze jest nie dostać żadnego parkingu, jak zaczęłam tą pracę. Więc najważniejsze właśnie, żeby nie dostać żadnego mandatu, bo po prostu ja jestem nowym kierowcą i dla mnie to jest jakby takie podwójnie źle. Może za parking nie, ale za prędkość i tak dalej to są, wiecie, punkty, które ja mogę stracić jeszcze prawo jazdy, nie? Więc dla mnie najważniejsze jest po prostu unikać ryzyka. No, no i jak tam wjeżdżam i na mapie widziałam, że to jest za tunelem. Czyli tam, gdzie są właśnie te żółte linie, więc sobie zaparkowałam przed tunelem, znaczy w sensie na bocznej uliczce przed tunelem. No ale potem mi pokazuje, że to jest gdzieś z 10 minut pieszo. 2 minuty samochodem jeszcze. Dobra, no to chciałam tam zaparkować i iść, ale potem mówię nie, dobra. Wyszłam, wsiadłam jeszcze raz i poszłam i zaparkowałam, jakby przejechałam to miejsce i skręciłam w lewo, że tam sobie zaparkuję. No i ogólnie nawet miarę blisko byłam tego miejsca na parkingu takim, że wiecie, darmowe 5 minut. No, więc jakbym wiedziała, od razu bym ogarnęła, nie? Ale jak się puszczam autobus z przystanku no, przede mną. No, ale że nie wiedziałam, no to długo mi to zajęło, no i anulowali mnie, czyli dali komuś innemu moje zlecenie, co jest też dobre, no bo wiadomo, ludzie nie mogą czekać, ale to lepsze niż żeby ktoś mi się denerwował, czy wydzwaniał do mnie, czy coś takiego, więc dobrze, że taka opcja jest, tym bardziej, że tutaj nie ma takiej możliwości, że ja sama anuluję, więc wiecie, że wzięłam zamówienie, które no właśnie zgubiłam się po drodze, albo będą korki, czy coś,
Więc ja nie mam możliwości kliknięcia anuluj. Na Uberze jest anuluj. Tutaj na tym Just Eat nie ma. Więc dobrze, że jest taka możliwość, że jak jesteś za długo, to po prostu ci zabierają to zlecenie, dają komuś innemu. Fajnie, bo nie musisz się właśnie martwić, że ktoś będzie na ciebie się darł, że za długo, nie? No, w każdym bądź razie po tamtym zamówieniu dostałam kolejne zamówienie, inne, przecież musiałam gdzieś podjechać, no i właśnie na tym zamówieniu ta osoba, do której jechałam, była na mojej linii, że tak powiem, jazdy do domu. No i moja zmiana się skończyła 3 minuty temu, a ja już jestem, słuchajcie, prawie przy domu. Właśnie będę skręcać moją uliczkę. No, więc drugi dzień samotny, trzeci dzień na robocie. I to mi szkoda tych straconego czasu czekania na zamówienie, bo ja już mówiłam wam, że uprzedziłam swój McDonald's, że mogę się tam pojawić na czas, a nie dostałam ani jednego zlecenia, czekając na parkingu około pół godziny. Więc no, trochę czasu. Potem wymyśliłam, że podjadę gdzie indziej i właśnie po drodze dostałam zamówienie i no, ile dostałam? 3 zamówienia tylko dzisiaj i plus to czwarte, które mi anulowano, bo się zabłądziłam, nie? Więc no, nie za dużo, 12 funtów, tak pomiędzy po 4 funty, około 4 funtów dostaję za te zlecenia, więc no. Ja sobie wrzucę moją torebkę Just Eat do bagażnika, tego kocka. No i idę do domu, coś jestem mega głodna. Już nawet miałam wejść sobie do Maka coś kupić, ale właśnie dostałam zlecenie i nie z tego Maka, tylko musiałam podjechać gdzieś indziej, więc dzisiaj z McDonalda miałam jedno zlecenie i 2 z kafejki. No, miałam 3 zlecenia. Dobra. Odezwę się do was później. Jest ładna pogoda, muszę zebrać pranie, bo powiesiłam rano, więc powinno być, może jeszcze nie wypierze mi się przed szkołą. Bo wiecie, już jest 1:30 prawie, znaczy no nie, ale 20 po, 1:20, a ja mam 2 godziny, a pranie się robi prawie 3, więc nie zdążę, a jedziemy na tańce, więc w sumie jak zrobię teraz, to pranie będzie tam się kisiło w pralce aż do 5 z groszami, więc zobaczymy. Dobra, idę do domu, coś zjeść, coś ugotować, może naleśniki zrobić dla dzieci, a potem to będziemy sobie z piknik zrobić. Ładna pogoda jest, to pojedziemy sobie do parku w przerwie między szkołą a tańcami i naleśniki z dżemem i z cukrem, bo no ja z dżemem nie je, tylko z cukrem albo z Nutellą. A Nutelli nie ma, więc zrobię parę z cukrem, a resztę z dżemem. Może się akurat zje z dżemem, bo czasami je, ale wiecie. Muszę mieć ten wybór, bo jak nie dam wyboru, to będą dramaty. Albo będzie się głodzić. To nie jest tak, że wiecie, przegłodziłam, co dostanie. Przynajmniej u nas to nie działa. Po prostu nie je. No, dobra. Idę do domu odpocząć po odpoczynku. Może nie po odpoczynku. Chodzi o to, że to jest takie, wiecie, wolne, jak ja czekam na te zlecenia, ale nie takie wolne, że się usiądziesz, coś obejrzysz. A muszę ten film jeszcze zmontować. No, to robię z naleśniki, zmontuję vloga. Tak, żeby może dzisiaj wieczorem pójdzie. Bo ja bym chciała nadrobić je trochę i tak, żebym no jakoś miarę na prosto to wyszło, bo ja chcę ponagrywać różne inne rzeczy. O, właśnie zrobiłam jeszcze zakupy w Tesco, oczywiście się dużo nie, ale ziemniaki właśnie z torby tu wsadzam, sobie przypomniałam. Bo wiecie, jeśli mi to wszystko zbierzało tutaj pod chemicą. Dobra. O, wstaję w torbę. Ale zresztą się potem. So, it is summer fair. Yeah? Ame. Ina. Yeah. We win the sticky hand for Arvi. A ball for Anaya. The bubbles to share. And some candies, yeah? Więc był festyn w szkole. O grach porozmawiamy później. To co wygraliśmy, chwilę wam pokazałam. Było ciężko emocjonalnie, bo nie każdy umie przegrywać. Arvi był troszeczkę sfrustrowany, szczególnie w loterii, bo w pozostałej to chociaż była jakaś nagroda pocieszenia, a w loterii nie było nic, więc nic nie wygraliśmy. Za 1 funta 3 losy i żaden nie był trafiony. Dobra, jedziemy na tańce, a dzieci przeżuwają bułeczki.
Wróciliśmy właśnie jeszcze po jednej ziepierze, więc dobry timing. Dzisiaj będą rybki z piekarnika. W ogóle powiem wam ciekawostkę, że w Indiach się wierzy, że powinno się jeść rybę zimą w większości, przynajmniej rodzina mojego męża, jego okolice, że zima po prostu, nie, że ryba po prostu pomaga zimą przetrwać organizm lepiej, wiesz, co chodzi. Ogólnie sezon na ryby jest zimą. Oczywiście dla mnie naturalnie zawsze jest, że latem więcej tej ryby jemy i to jest taki nasz odwieczny dylemat. Staram się pamiętać, że on woli zimą, ale jakoś tak bardziej naturalnie jest najgorętszy dzień w naszym tym półroczu. Ja robię rybkę. No, ale on tam lubi taką biegę z ziemniaczkami, ale głównie Enaja lubi, dlatego ją robię. Więc no, on preferuje rybę właśnie zimą. Chciałam zrobić, rozmnożyłam dwie rybki z myślą właśnie o tym sabdzi, bo znowu zapomniałam, że on preferuje zimą. On będzie miał latem, no cóż. Musi się tak nauczyć, bo zawsze jakoś tak wychodzi. To nie jest tak, że ja tak złośliwie robię, tylko ja po prostu o tym totalnie nie pamiętam. Zawsze mi się przypomina, że albo jestem w trakcie, albo właśnie jak teraz mam rybę rozmrożoną, no mogę w sumie wszystkie zrobić w piekarniku i może tak zrobię, a jemu sobie jakieś inne zrobię. No chyba tak zrobię, może dal zrobię, bo ma warzywny, więc... O, powiem wam, że fajna pogoda jest, cieplutko. Ale automatycznie człowiek jest tak, przez to, że na tą mapę patrzyłam dzisiaj tak, o, bo wiecie, odbijało mi się wszystko w niej, więc automatycznie mi głowa mi boli. No w każdym bądź razie dzisiaj będzie właśnie rybka z ziemniaczkami i sosikiem, więc zabieram się za ziemniaczki i sosik. Wiem, że powinnam zrobić najpierw ziemniaki, a potem rybę, no ale akurat miałam rozgrzany piekarnik, więc taka kolejność. Mało istotne. I tak to będziemy jedli prawdopodobnie nie od razu. Dobra, odezwę się potem, bo powiem wam, że męczy mnie gadanie takie. Dzisiaj w sumie cały dzień w tym samochodzie się ukisiłam, powiem wam. Ukisiłam się i dlatego w czerni. Aczkolwiek ja nie czuję gorąco, tu tylko czuję gorąco, wiecie, na głowie najbardziej, ale jest bardzo przyjemnie. Muszę, o, pranie mi się wyprało, muszę iść, bo było 5 minut, już minęło. Dobra, idę. Idę powiesić pranie, akurat mi się rybka w tym... O nie, ziemniaki. Wstawię ziemniaki i pójdę po pranie. Jest godzina 9, właśnie wyszłam z łóżka, dzieci śpią. W końcu ostatnim to zajmuje dużo więcej czasu, bo nie jest wystarczająco ciemno w pokoju. Przez to naprawdę ciężko idzie zasypianie. I gdyby to był nasz dom, to już bym założyła pewnie dawno rolety. Takie, wiecie... Te duże takie z zewnątrz, co się zasłania totalnie, ale jest ciemno w domu, bo na pewno to jest przydatne, szczególnie w okresie letnim, żeby dzieci zasypiały. No ale to nie jest nasz dom i nie będę w to inwestować, tu pieniędzy. A te żaluzje tutaj są, rolety, co tam jest. No jeszcze mamy no, zasłonę i nadal jest, wiecie, jasno. Naprawdę już od 2 miesięcy jest jasno w czasie zasypiania, więc z dnia na dzień jest coraz większy problem z tym. Dobra, podsumowując codzienny dzień, dzisiejszy dzień, moja praca, czy mi się opłaca? No na razie mi się nie opłaca, więc nie będę tego, rzucać pracy w McDonaldzie i jechać w Bieszczady, bo no zarobiłam 12 funtów przez 4 godziny, więc bez szału, no ale to ma inne walory i gdzieś tam potencjał jest, tylko muszę po prostu przejść trening. W każdym razie jest lepiej, ale nowe problemy wychodzą, na przykład to, że się zgubiłam dzisiaj w mieście parkingowo i tak dalej, więc straciłam zamówienie. W każdym razie, raczej straciłam je, zanim odebrałam jedzenie z lokalu, więc nic się złego nie stało, po prostu ktoś inny je dostał. No, potem byliśmy w szkole i był... Oczywiście, że ziewam. Ostatnio się śmiałam pod którymś filmikiem, że ziewanie to mój znak rozpoznawczy. No przykro mi, ale jak zaczynam się relaksować do kamery, że gadam, to zaczynam ziewać. No, takie życie człowieka zabieganego i zmęczonego wiecznie. No, w każdym bądź razie... był ten festyn w szkole. Festyn, co za dużo powiedziane. Po prostu... Takie trochę zbieranie datków, bo były loteria, były różne jakieś gry,
gdzie na przykład, więc powiem Wam tak, wzięliśmy udział w loterii, za 1 funta były 3 losy, nic nie wygraliśmy. A wiemy, się tam podobało, bo były na przykład coś z dinozaurami, jakiś ala zestaw, jakaś gra, chyba 12 dinozaurów, była jakaś figurka, był taki, aha, najbardziej to chciał węża takiego, co chyba funta kosztuje normalnie w sklepie. Jak zobaczę go znowu, to kupię, bo naprawdę mu tam się bardzo go zachciało. Ale też były jakieś pierdoły typu szampon, był jakiś taki zestaw kosmetyków, może nie kosztujący funta, ale były rzeczy, które kosztowały dużo mniej niż funt, no i my mieliśmy 3 numerki, które nic nie wygrały, więc no, szałciał. Potem poszliśmy do gry Mapa Skarbów i to było coś a la statki, że wiecie, się wybierało od A do tam F i 1 do 10, no i się kładło tam, że tak powiem, pionek, no i co było pod tym miejscem się wygrywało. Wygrywało się na takiej zasadzie, że najmniej wartościowe było tam mala mamba, jakaś ta guma, jakieś słodkie. W sensie nie jedna mama, te opakowanie mamba, ale reszta to była po jednym takim tym długim mambie, albo te takie ciągutki, czy to tam, ale po jednej sztuce, nie? Jako nagroda. I to był 1 funt za 2 podejścia, czyli po 50p było jakby szczał. Potem, a duża nagroda to były, albo był balon, taki jakaś gitara. A Naja do tego wygrała piłkę taką. No. Więc Arwi wygrał słodycz, a Naja piłkę z tego. Obok były takie coś, a wielkie karty i się zgadywało, czy kolejna jest wyższa, czy niższa. Jak się zgadło, no to ileś tam więcej pod rząd, no to się dostawało lepszą. Chyba jak się zgadło, to się dostawało tą dobrą nagrodę, czy tą większą nagrodę, a jeśli nie zgadło, to się dostawało tylko cukierek. Nie wiem, nie graliśmy w to. Potem graliśmy w Wybierz kartę. No i się wybierało, Arwi tam wybrał chyba 2 trefla, Naja, Asa, Czerwone Serce chyba. No i obydwoje wygrali po cukierku. Wow. Ja do nich mówię, bo to z tego opakowania weźcie te mamby, bo przecież tam jest chociaż 5. Bo weźcie na jakiego, wiecie, na takie te malutkie, to tylko smaku im narobią i będą mi zirytowani. I tak jak nie wygraliśmy w tej loterii, to już były emocje. A potem poszliśmy na koło fortuny, no i tam były 3 kolory i jeden kolor był właśnie mała nagroda, średnia albo duża. No i wygraliśmy średnią albo dużą. No i tutaj dostał Arwi tą przylepną łapkę, a Enaja wybrała sobie bańki, z czego bańki właśnie były te duża nagroda, a ręka była ta średnia i się wymienili, bo wylosowali odwrotnie. Kolejna kategoria, i tu też było właśnie wejście po 50p. Kolejne było rzucanie kaloszem, to dalej to lepsza nagroda, no oczywiście daleko nie rzucili, więc znowu było po cukierku. Tam jeszcze było kopanie do bramki, ale my tego nie robiliśmy. Były też jakieś, kolejna tam loteria. Ja nie jestem fanką takich rzeczy, naprawdę. Może dlatego, że nie lubię przepłacać i to jest związane z moim takim sknerstwem, ale ja rozumiem, że to jest takie zbieranie pieniędzy tam na cele szkoły i czy takie, ale szczerze to wolałabym jakieś, nie wiem, malowanie twarzy, jakieś nawet, nie wiem, występ taneczny, nie tylko zrzutkę się dawało, niż takie coś, no ale dzieci to lubią, to jest łatwe wyciąganie pieniędzy, no i było trochę tych straganików. No ja miałam akurat, wiedziałam o tym, tylko nie wiedziałam, co to będzie, bo pod tą nazwą na święta byliśmy gdzieś indziej i to był po prostu jarmark staroci, w sensie coś a la charity shop, jakie lumpex. No i myślałam, trochę się spodziewałam tego samego, że będą jakieś fanty do kupienia. No i odłożyłam w domu jakieś drobne i w sumie ich nie wzięłam, zapomniałam. No i zobaczyliśmy te balony pod szkołą, to się cofnęliśmy do samochodu wygrzebać jakieś te i mieliśmy 5 funtów. I 5 funtów zagraliśmy w 5 gier, bo każda dawała nam 2, tak? No więc i wystarczająco. I powiem Wam, że tak mieliśmy emocje o tym, że wszędzie przegrywaliśmy. Że wszędzie przegrywaliśmy, więc pół godzinki to tak gdzieś nam zajęło. No i pojechaliśmy na nasze tańce, gdzie byliśmy w czwórka dzieci, moje 2 i 2 innych, więc szaleli po całej sali. No
i potem przyjechaliśmy do domu, trochę w ogrodzie posiedzieliśmy, była ładna pogoda. Na tym festynie nie zrobiłam żadnego zdjęcia, żadnego filmiku, no bo wiecie, dużo ludzi, ja z dwójką dzieci, wszystkie fanty w armii szkolnej, że tak powiem, torbie pod pachą, ich, wiesz, obserwacje, bo to oczywiście ja na plac zabaw tutaj do tego, dużo atrakcji, dużo pierw dla dzieci. Ja wiem, że tam się raczej nie zgubią, no bo jednak wszystko jest ogrodzone i to są nauczyciele, którzy ich znają i tak dalej, ale jednak ja lubię, wiecie, kontrola pełną parą. W każdym razie dzień był bardzo udany i przyjemny, więc no szybko minął. Żegnam się z Wami serdecznie, bo jestem Panienta, a jeszcze vloga na dzisiaj nie zmontowałam, więc nie wiem jak to nadrabianie, ale wołem Wam taki... Ciężko mi się montuje takie filmiki po dużym czasie, dlatego teraz się staram, jak coś nagrywam, to od razu montuję, dlatego zmontuję ten filmik, bo pójdzie mi szybciej niż tamten filmik, więc ten zmontuję, załaduję i sobie będę montować tamten, bo jak się za tamten zabiorę, to mi szybciej wynapadnie, a tutaj mi raczej pójdzie szybko, tylko widzę, że mąż mi coś napisał, więc mu odpiszę i potem szybko zmontuję ten i się zabieram za ten drugi, jak będę ogarniać dół i robić jakiś subdzi, więc to pewnie będzie w kolejnym odcinku, o ile to uwiecznie. Jakby dzisiaj zjadam rybkę i ziemniaczki z sosikiem szybciej niż zdążyłam zrobić zdjęcie. Dobra, żegnam się z Wami serdecznie, bo widzę, że już przynudzam za długo. Na razie, pa pa!